Mieszkańców gminy Środa Śląska, którzy ciężko pracowali, by zebrać jak najlepszy plon. Drodzy rolnicy, my wszyscy, którzy dzisiaj przeżywamy tą szczególną uroczystość przy świętej dożynkowej, przeżywamy w trakcie gminnych dożynek gminy Środa Śląska. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar płodu ziemi, za to, że ubłogosławił tej ciężkiej, odpowiedzialnej pracy rolników, z którą tak zrośnięte jest nasze życie, bo gdziekolwiek jesteśmy, w domu, w pracy, na drodze, my wszyscy czerpiemy z pracy rolników, z ich trudu, życia codziennego, z ich poświęceń. I to jedność każdy z nas odczuwa, choć nie zawsze o niej mówi, nie zawsze wprost to wyraża, ale jemy wspólnie ten sam chleb na naszej ojczystej ziemi. Dlatego z radością łączę się dzisiaj w tym mszy świętej dożynkowej z dziękczynieniem, prośbą, aby Pan Bóg błogosławił wszystkim rolnikom. Przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Ci godni starości tych dożynek, księże proboszczu, czy ci godni księża, panie konsulu, władze samorządowe, drodzy rolnicy, tutaj zgromadzeni na wspólnej modlitwie, na tym wspólnym dziękczynieniu. Stajemy by chwilę stanąć w refleksji wobec tajemnicy dziękczynienia. Tajemnicy, która dzisiaj bardzo często jest przez nas zapominana. Często nam się wydaje, że nikomu nie jesteśmy winni, że nie powinniśmy okazywać wdzięczności. Ale jak popatrzymy głębiej, to dostrzegamy, że nie wszystko leży w naszych rękach, że trzeba wiele i ze swojej strony uczynić, ale potrzeba też błogosławieństwa Bożego i Bożej łaski. Pewna, drodzy, uboga wdowa w
wychowująca samotnie kilkoro dzieci, codziennie wychodziła do swego ogrodu i patrząc ufnie w niebo prosiła na głos: Panie Boże, błagam Cię, pomóż mi w Twojej łaskawości. Pomóż mi nakarmić moje dzieci i spłacić rachunki. Nie proszę Cię, ale o tylko godne życie dla mnie i moich dzieci. W sąsiedztwie za płotem mieszkał ateista, który notorycznie naigrywał się z tejże kobiety. Kpił z niej, mówiąc, że może sobie aż do śmierci tak wołać do nieba i nic nie osiągnie. Niezrażona docinkami sąsiada, kobieta modliła się jednak dalej, prosząc w pokorze o pomoc boskiej opatrzności. Tymczasem sąsiad ateista, chcąc zabić z tejże kobiety i z jej wiary, pewnego dnia zrobił pokaźne zakupy. Ustawił je na werandzie domu sąsiadki. Na wierzchu jeszcze umieścił kopertę z małą sumą gotówki, by sąsiadka mogła zapłacić za zaległe rachunki. I gdy jak co dzień kobieta wyszła przed swój dom, by błagać Boga o pomoc, zobaczyła obfitości złożone na progu domu. Z radością zaczęła więc dziękować Bogu za to, że ją wysłuchał w jej biedzie i zechciał jej tak hojnie pomóc. Wtedy jej dziękczynne mowy przerwał sąsiad swoim szyderczym krzykiem dobiegającym z zapłotu. Nie ma żadnego Boga. To ja, ateista, podarowałem Ci te wszystkie rzeczy i pieniądze. Na te słowa kobieta, zwracając się ku niebu, rzekła: a w szczególności dziękuję Ci, Panie, za to, że poruszyłeś serce tego twardego ateisty, mojego sąsiada, i nakłoniłeś go do spełnienia tak dobrego czynu. Kiedyś poczytaj mu, Panie, to dobro, które dzisiaj uczyni. Ta krótka opowieść pokazuje właśnie czasem to, co gdzieś we współczesnym człowieku nieustannie się dzieje. To nie tylko dotyka ateistów, ale to dotyka, drodzy, także nas, wierzących. Także nas, którzy pracują, czy to na roli, czy pracują zawodowo. Często zapominamy o tym, co mówi psalmista, że próżno się trudzi człowiek od rana do wieczora, że jeżeli Pan jego pracy nie pobłogosławi, próżny jest jego trud. Zapominamy. W rolnictwie często gdzieś dochodzi taka świadomość, że wysokość tych naszych plonów to i uczciwa nasza praca, to czasem dopłaty, które gdzieś dostaniemy, czy to z Unii, czy z innych źródeł, to nowoczesny sprzęt, którym obsługujemy swoje pola, to dobre ziarno kwalifikowane, które udało nam się kupić i zasiać, to wysiłek, który wkładamy. A często zapominamy właśnie o tym, że w tym wszystkim jest jeszcze Boże błogosławieństwo. Ogromne i tak bardzo potrzebne, dlatego, by to wszystko, co otrzymujemy z różnych źródeł, co wkładamy swojej pracy w tą ziemię, by to wszystko zaowocowało. Ja pamiętam, chyba większość z nas pamięta gdzieś tą wielką powódź stulecia. Pracowałem wtedy niedaleko stąd, w Prochowicach, byłem wikariuszem. I pamiętam, był to początek czerwca, jak rolnicy jednej z filii wyszli przed kościół i tak sobie rozmawiali między sobą, jaki to będzie udany rok. Tak pięknie porosło zboże, tak pięknie dojrzewa, pogoda sprzyja, nie było suszy, będą piękne zbiory. A potem przyszedł lipiec.
to miejscowość zalało na wiele dni. Rolnicy prawie nic nie zebrali. I pamiętam, gdy przyszła jesień i gdy rozmawialiśmy z nim, jeden z nich tak gorzko powiedział, jeden z tych rozmówców, którzy stali wtedy przed kościołem, powiedział, proszę księdza, byliśmy tacy pewni, że się odbijemy. Tak byliśmy pewni, że ta nasza praca przyniesie nam oddech w tym naszym trudzie, że będą tak obfite plony. A Bóg pokazał nam, że nie tylko od nas to wszystko zależy. Że to nie tylko nasza praca, ale to Jego błogosławieństwo w tym wszystkim jest najważniejsze. I moi drodzy, myślę właśnie o tym dzisiaj, kiedy stajemy tutaj, by przy tym ołtarzu wspólnie dziękować za tegoroczne plony. Bo to był wasz trud. Bo to były różne środki, które na to musieliście pozyskać, wydać. Ale w tym wszystkim było też Boże błogosławieństwo. Dopisywało wam zdrowie mimo tej pandemii, która wokół nas panuje. Mogliście zebrać plony, nie było jakichś klęsk żywiołowych, wielkich. Stajecie tutaj właśnie, by dziękować Bogu za to. I bądźcie wdzięczni, bo to jest wielka cecha, ważna dla każdego z nas. Bo uczy nas ogromnej pokory wobec świata, który nas otacza. Świata, którym chcielibyśmy czasem całkowicie zawładnąć i mieć to wszystko w ludzkiej dłoni i w ludzkiej garści. A Bóg od czasu do czasu tylko przypomina o tym, że On jest tym, który jest Panem czasu i Panem ludzkich losów. I On jest tym, który pragnie naszego szczęścia. Nawet jeżeli czasem przychodzą takie trudne momenty, jak owa powódź, jak takie trudne momenty, jak ta pandemia, która nas dotyka. Drodzy, tą całą wdzięczność składajmy dzisiaj na tym ołtarzu. Bo Eucharystia, tłumaczona na polski, znaczy przede wszystkim dziękczynienie. To ten cały nasz trud, to wszystko, co wypracowaliście własnymi rękami, złóżcie tutaj na ołtarzu i łączcie z tą ofiarą Chrystusa, która za nas została złożona, żebyśmy mieli życie, żebyśmy to życie mieli w pełni, żebyśmy mogli szczęśliwie żyć. Niech to nasze dziękczynienie przez Boga zostanie przyjęte, aby nasze życie rozwijało się, stawało się coraz bardziej szczęśliwe, a my, żebyśmy jedni dla drugich byli i prawdziwym wsparciem i byli tymi, którzy umieją nie tylko wypracować chleb, ale tym chlebem się przede wszystkim dzielić, jak Jezus dzieli się swoim ciałem, po to, żebyśmy mieli Jego łaskę, Jego obfite błogosławieństwo, po to, byśmy mieli życie. Dożynki, drodzy, to ogromne dziękczynienie, to jest przyniesiony, ukryty trud tak wielu ludzi. To są czasem łzy, które gdzieś człowiek wylał. To jest pot, który wylał na polu.
To jest to wszystko, co gdzieś jest tym naszym trudnym momentem, znojem codziennym, tym, co wkładamy, żebyśmy mogli żyć. A dożynki to jest ta chwila radości, że Bóg nam błogosławi, że Bóg jest tym, który pozwala nam radować się owocami pracy naszej, naszych rąk, owocami tej ziemi, którą powierzył nam, abyśmy mogli z niej żyć, z niej się karmić, żebyśmy z niej mogli mieć to, co możemy też dać innym, co pozwoli nam budować wzajemną miłość do siebie. Patrzmy, drodzy, na tę ofiarę, którą składamy. Patrzmy na to wszystko i z wdzięcznością wołajmy do Boga, by ta Jego miłość przemieniała nasze serca, abyśmy potrafili być wdzięczni za zdrowie, życie, pracę, za te plony, które przynosimy Mu, aby je błogosławić, za to, że możemy żyć w pokoju i radować się wzajemnie sobie. Módlmy się za naszą Ojczyznę Polską, aby rodownictwo Marii Panny Matki Jezusa wzmacniało nas w jedności i podejmowaniu odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, w duchu Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników, aby nie brakowało im nigdy sił do ich pracy na roli, aby podejmowali ją z miłością i wiarą, niosąc potrzebny chleb ludziom. Módlmy się za wszystkich sprawujących ważne zadania publiczne i zawodowe, aby pełnili je z całym zaangażowaniem, czując wsparcie swojego otoczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Jedzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oh.
Serdecznie. Chorowód dożynkowy, który wędruje. Przed naszą scenę za moment. Ta scena, to miejsce przed naszą sceną będzie ozdobione pięknymi wieńcami dożynkowymi. Zboża z pól sprzątnięte, tradycja więc każe, by to godnie uczcili wszyscy gospodarze. Za zboże zebrane, za plony tej ziemi, wam drodzy rolnicy dzisiaj dziękujemy. Niech wam się darzy w polu i w zagrodzie, w kieszeni, w rodzinie, w słońcu, w deszczu, w chłodzie. Niech wam dobry Pan Bóg z nieba błogosławi, a Matka Najświętsza będzie zawsze z wami. Chodziły, chociaż utrudzone,
piosenki śpiewały. Mimo ciężkiej pracy, oj, nie narzekały. Takich żniw wesołych nikt z nas nie pamięta. Teraz wspominamy od Wielkiego Święta. A gdy wszystko zbierze, nie czeka ani chwilki. Zabiera rodzinę i jedzie na dożynki. Nasz czarują, to go zabrał.
Szanowni Państwo Starostowie, Dożynek, Panie Sołtysie, Panie Konsulu Węgier, Republiki Węgier, Szanowni Przedstawiciele Duchowieństwa z księdzem proboszczem Pawłem Stypą na czele, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, innych gmin też sąsiadujących z naszą gminą Środa Śląska i przede wszystkim drodzy goście i mieszkańcy tutaj Rakoszyc, okolic, całej gminy, ale także zapewne przyjezdni do naszej dzisiaj stolicy gminy, stolicy dożynkowej, stolicy dziękczynienia. Dożynki to taki szczególny dzień, kiedy z jednej strony dziękczynimy, jak sama nazwa wskazuje, za to, co Bóg, co ziemia, co rolnicy dali nam, mieszkańcom, na kolejny rok, czyli płody rolne, żywność, codzienny chleb, można tak powiedzieć, którego nikomu nigdy nie powinno zabraknąć. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję starostom Dożynek, pani Agnieszce, panu Ryszardowi, którzy przekazali na moje ręce ten piękny bochen chleba z tegorocznego ziarna. Jeszcze raz powtórzę, bo może nie było słychać. Będę go dzielił, będziemy go dzielić, bo jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni jako władze w sposób sprawiedliwy, tak aby rzeczywiście nikomu tego chleba codziennego nie zabrakło. Żyjemy w czasach, można powiedzieć, jakiegoś dobrobytu, jakiejś poprawy jakości życia, standardu życia, ale bez wątpienia musimy zadbać o wszystkich, aby ten dobrobyt, to bogactwo było dzielone w sposób sprawiedliwy, jak najbardziej uczciwy wobec wszystkich, którzy ciężko pracują. A ciężko pracują przede wszystkim od wieków rolnicy, gospodarze, rodziny rolnicze i tak naprawdę chciałem tutaj wyrazić wielkie słowa uznania, szacunku, powiedzieć Bóg zapłać i szczęść Boże rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i wszystkim, którzy produkują tą żywność i wszystkim, którzy wspierają ich, czyli najbliższym, czyli rodzinom, bo tak naprawdę rodziny wiedzą, jak ciężka jest praca rolnika, ile wymaga wyrzeczeń, ile wysiłku, ile samozaparcia, ile wytrwałości, ile wiary. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże rolnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie na Dożynkach w Rakoszycach 2021. Panie Burmistrzu, składam ogromne podziękowania za to, że zostaliśmy nominowani do organizacji Dożynek. Myślę, że zdołaliśmy jakoś podołać się trudowi, że jest przygotowane wszystko tak, jak powinno być. Jeżeli coś nie wyszło, to przepraszamy wszystkich, ale myślę, że nie będzie wielkiego narzekania. Szanowni Państwo, powiem tak. Musimy wiedzieć, co to jest za święto. Musimy wiedzieć, komu dziękujemy, bo struktury w rolnictwie się bardzo zmieniły. Dzisiaj nie ma wielu gospodarstw, są nieliczne gospodarstwa, za to duże, ale musimy dziękować tym, którzy uprawiają tą ziemię, którzy dają nam ten chleb, abyśmy mogli go dzielić codziennie. Dlatego szczególnie na dzisiaj musimy pamiętać o naszych rolnikach, ich trudzie, ciężkiej pracy przez cały rok. Już z pola zebrane jest wszystko. Sieją nowe ziarno, które w przyszłym roku będą zbierać. W przyszłym roku będziemy się cieszyć z nowych plonów. I oby te plony były równie bogate jak w tym roku. Także największe podziękowania, życzenia, wiele zdrowia dla naszych rolników, wszystkich, tu naszych rakoszyckich, jak również z całej gminy, z całego powiatu i wszystkich w całej Polsce, ponieważ to oni dbają o nas, o nasz dobrobyt, abyśmy mieli w domu, że tak powiem, ten chleb codziennie. Także dziękujemy Wam bardzo. Cóż,
Życzyć wam tylko mogę tego, żebyśmy się bawili jak najdłużej, żeby było zawsze wesoło. Pogoda, żeby nam dopisała, co prawda zamówiona, ale myślę, że będzie nam służyła długo. Także wszystkiego dobrego i bawmy się, bo jest ku temu okazja. Możemy wreszcie wyjść swobodnie i spotkać się tak jak tutaj rodzinami, z przyjaciółmi. I no fajnie, także myślę, że będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, a rolnikom szczęść Boże na tą ciężką pracę. Dziękuję. Hej, hej, hop, 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 hop. Gdybym miał spirytus i święconą wodę, zamieniałby panny ze starych na młode. Czuję. Do widzenia, dziękuję. Ole, bardzo dziękujemy, Kostomucianie.